Wiecie, jest kilka takich cech naszych, czy naszych zachowań, które też i ma Bóg. Czytamy o Bogu, że się raduje, my też się radujemy, czytamy, że Bóg kocha, a my też potrafimy kochać i tak dalej. Jest wiele takich podobieństw, ale wiemy, że nasze te wszystkie dobre rzeczy to tak naprawdę według ciała nie mają jakiejś większej wartości, nie mają siły trwałe, nie są trwałe. Jedynie w Chrystusie możemy nauczyć się tego wszystkiego, co jest dobre i takie Boże. Jest jedna cecha człowieka i Boga, którą trudno nam pogodzić. To jest gniew. I chciałbym dzisiaj mówić na temat gniewu. Czytamy w Biblii, że Bóg często się gniewa. Czytamy też o ludziach, że często się gniewają. I teraz powiem wam, że jest to dość trudne wyobrazić sobie, no gniew nam się tak kojarzy z czymś negatywnym, że to jest coś złego, że to niewłaściwe, nie powinno być gniewu. No i czytamy, że Bóg się gniewa. I teraz co z tym zrobić, jak to pogodzić? Ja bym bardziej chciał się skupić dzisiaj na tej ludzkiej stronie, bo ona jest dla nas bliska i mamy z tym problem. Każdy z nas kiedyś się gniewał, czy gniewa się, jeśli tak, to trzeba z tym robić porządek jako Boże dziecko. Ale będą też w naszym życiu takie sytuacje, bo to jest sprawa emocji. Emocje są czymś, czego najtrudniej nam się oduczyć, zmienić w nas. Te takie emocje ciała są często tak szybkie, szybsze niż nasza myśl. I nasze reakcje są tak bardzo szybkie, że nie zdążymy nawet zapanować nad sobą. Jako Boże dzieci uczymy się tego wszystkiego, ale myślę, że samo uczenie się to jest za mało. Najważniejsze jest działanie Ducha Świętego w nas. I to, co Duch Święty, Bóg, co Bóg robi w nas, zmieniając naszą naturę, no to jest coś niezwykłego i to jest coś cudownego. Ale żeby to mogło się zdarzyć, ta stara natura musi umrzeć. My wiemy, że jest wiele kościołów, które skupiają się na tym, żeby człowieka poprawić, nauczyć go, wychować, żeby był lepszy. No, czyli jak jest brudny, to go umyć, jak się niewłaściwie zachowuje, to go nauczyć, żeby się właściwie zachowywał, jak ma złe emocje, to go nauczyć, żeby panował nad sobą. Pozornie wydaje się to dobry kierunek i dobre działanie, ale tak naprawdę jeśli to wszystko opiera się na ludzkich siłach, na psychologii, na jakichś pobożnych życzeniach, jak to mówimy, to nie przyniesie efektu takiego trwałego. Przede wszystkim chodzi Bogu o to, żeby to był skutek wieczny, żebyśmy już nigdy więcej nie wracali do tego. Więc tu mówię, starej natury nie da się naprawić, nie da się jej poprawić, nie da się jej uczynić na tyle podobną do Pana Jezusa, żebyśmy mogli w wieczności stanąć przed Bogiem. No więc wiemy, że stara natura jest skazana na śmierć. Nie ma tutaj dla starego człowieka ratunku żadnego. I czym bardziej jakieś kościoły, czy my sami pracujemy nad tym, żeby tą starą naturę zachować, to tym więcej problemów jest wtedy w kościele. I niestety no, wiele też kościołów nie głosi nauki o krzyżu, nie głosi nauki o tym, że stara natura musi umrzeć. Bardziej skupiają się na tym, żeby człowieka poprawiać. No i też między innymi uczy się, jak panować nad swoim gniewem, jak sprawić, żeby człowiek się nauczył reagować właściwie. Dla nas, po ludzku patrząc, może to być i dobre, bo lepiej jest mieć do czynienia z człowiekiem, który się nauczył panować nad gniewem, niż nad takim, który się nie nauczył. Ale Bogu nie chodzi o przemianę nas tutaj, do życia na ziemi. Bogu chodzi o to, abyśmy mieli naturę Pana Jezusa. Żebyśmy byli tak jak On, żebyśmy całą wieczność mogli spędzić z Ojcem. A taki poprawiony człowiek nie jest w stanie tam być. Otwórzmy może
Wiecie, jak się mówi o czymś, co się pojawiło pierwszy raz wśród ludzi, to najczęściej się zwracamy do Adama i Ewy, czy Kain i Abel. Tam pewne rzeczy były pierwsze, a my potem po nich odziedziczyliśmy te zachowania przez grzech i tak samo funkcjonujemy. Pierwsza księga Mojżesza, 4 rozdział, Kain i Abel. Znana nam historia, kiedy Kain i Abel jako bracia złożyli ofiarę Bogu. Jeden z płodów rolnych, ze zbóż, a drugi złożył owce w ofierze, czy zwierzę po prostu z trzody. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 4. I tutaj, kiedy Kain, 5. Ale na Kaina i na jego ofiarę Bóg nie spojrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu gniewasz się i dlaczego zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Bóg to powiedział jeszcze przed tym, kiedy Kain zabił swojego brata. Już Bóg ingeruje. A więc widzimy, ja bym powiedział, że ta zasada działania Bożego jest do tej pory taka sama. Bóg na różne sposoby dociera do serca człowieka, zanim wprowadzi w czyn swoje jakieś złe zamiary. Poprzez sumienie, poprzez Słowo Boże, które znamy czy nie znamy, ale znamy też zasady, jest pewien takie prawo moralne w świecie. Człowiek zdaje sobie sprawę, że czyni źle. Dlaczego więc Kain, ostrzeżony przed Boga, Bóg mu powiedział, ja widzę, co jest w twoim sercu, że tam jest gniew. Ja widzę. I dlaczego się gniewasz? Mimo to czytamy dalej, że Kain zabił Abla. Zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, którego sercu jest gniew. Nie dociera nawet czasem Bóg do tego człowieka. Tam nawet Bóg nie jest w stanie zmienić jego emocji, jego myśli, bo gniew jest potężną siłą, jest ogromną siłą, która ma władzę nad człowiekiem, która rządzi człowiekiem i człowiek nie myśli wtedy rozsądnie, nie słucha nikogo. Ja sam wiem, jak ile razy byłem w takich sytuacjach, gdzie się gniewałem na kogoś, na jakąś sytuację i ktoś próbował mnie uspokoić czy przekonać. Wiecie co, nie docierało. A szczególnie czym człowiek młodszy, tym bardziej taki jest emocjonalny. Jak człowiek już jest starszy, to troszeczkę doświadczenia nabył i jeszcze jeśli jest wierzący, to Duch Święty pracuje w nim, zmienia pewne rzeczy. Ale mimo wszystko nadal mamy z tym problem i zdarza nam się jeszcze pod wpływem gniewu podejmować jakieś decyzje. To, że jeszcze coś zaplanujemy pod wpływem gniewu, to jeszcze nie jest problem. Gorzej, kiedy to zrealizujemy, kiedy to pójdzie dalej. Czy nawet, wiecie, można się gniewać na kogoś, i potem źle jest, kiedy powiemy jakieś słowa. I w tym momencie, kiedy to robimy, wiemy, że robimy źle. Ja powiem wam, że nie udawajmy, że tak nie jest. Doskonale wiemy, że robimy źle. Zobaczcie, czytamy tutaj Kain, Bóg powiedział 4:6. Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Tu jeszcze nawet nie ma czynów, jest tylko coś w sercu Kaina, ale to już widać na obliczu. To już widać w jego oczach, że tam coś złego zapanowało. A więc widzimy, jaka to jest siła, do tego stopnia, że zmienia twarz człowieka. Gniew powoduje to, że człowiek jest inny. I stało się. Kain zabił swojego brata. Potem były konsekwencje i tak dalej. Wiemy, że gniew
jeśli wprowadzony jest w czyn, jeśli jest też działaniem, to wywołuje pewne skutki, pewne owoce. I tutaj jest podobnie. Coś się zdarzyło. W naszym życiu jest tak samo. Jeśli pod wpływem gniewu powiemy coś, zrobimy coś, nic dobrego z tego nie wychodzi. W list Jakuba, mówi o gniewie bardzo mądre słowa. Pierwszy 1:20. Może 19 też. I tu przeczytam w zasadzie do Jakub 1:19. No w sumie to trzeba przeczytać całość, ten fragment, do 27. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. W różnych przekładach nie czyni tego, co jest dobre u Boga, co podoba się Bogu. A więc tu ten 20 werset jest kluczowy. Gniew człowieka nie czyni nic dobrego. Z gniewu nie ma nic dobrego, nie ma dobrych owoców. I dalej czytamy, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. To jest brud. Gniew to jest tak, jakby człowiek się ubrudził, to jest grzech. On może, znaczy może nie to, że jest grzechem, bo jeszcze inne miejsca będę czytał od razu. On może stać się grzechem, kiedy będzie przejdzie w czyny, kiedy w działanie przejdzie, kiedy za tym pójdzie jakaś konkretna sytuacja. I zobaczcie, czy kiedy Bóg powiedział do Kaina, ostrzegł go, jeszcze tam nie było grzechu. Już zaczynało się coś dziać, coś rosło tam. Ale jeszcze grzechu nie było. Grzech dopiero stał się jako owoc tego gniewu, który nie został zatrzymany. I ja bym też, powiem wam, no to się tak fajnie mówi, kiedy jest się w sytuacji takiej normalnych relacji z ludźmi, normalnego życia, jest wszystko dobrze, wszyscy się kochamy, jesteśmy dla siebie mili, uśmiechamy się, pomagamy sobie. Ale zdarzy się czasem sytuacja, że jakaś sytuacja, która wzbudzi w nas gniew. I teraz ja tutaj na spokojnie mogę to analizować, mogę tłumaczyć, mogę mówić, jak co jest napisane, ale gniew jest tak potężną siłą, że to wszystko, co wiemy, jak się zachować, co jest dobre, co jest złe, w pewnych sytuacjach właśnie, kiedy przychodzi gniew, jakoś tak się dzieje, że ani słowo Boga dla nas przestaje być ważne, ani może i czyjś ból i cierpienie, które zadajemy komuś swoim gniewem, też dla nas się nie liczy. Idziemy jak rozpędzony taran czy lawina, która jak już się kamień ruszyło, to leci z góry i niszczy wszystko po drodze. No tak niestety jest. A więc sam gniew jeszcze grzechem nie jest. Gniew staje się grzechem, może się stać grzechem, jeśli nad nim nie zapanujemy. I tutaj Jakub mówi, dalej czytając, 21:22, bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Może w zasadzie tyle, bo dalej już inny temat się pojawia, jakkolwiek mówię o tym, że Boże Słowo jest dla nas tak jak lustro. Przychodzimy, otwieramy Biblię, czytamy, słuchamy słowa, słuchamy nauczania, a przychodzi sytuacja i to wszystko okazuje się, że nie ma mocy nas zatrzymać. Taka jest nasza natura. Dlaczego człowiek się gniewa? W zasadzie są trzy powody, dla których człowiek się gniewa. Albo ktoś umniejszył moje ja, uczynił mnie gorszym, mniejszym, albo ktoś uczynił siebie większym niż jest i to nas też gniewa,
albo jakaś sytuacja, która dotyczy całkiem innych ludzi, gdzie jest jakaś niesprawiedliwość i my, patrząc na to, gniewamy się. Także nie zawsze dla nas bezpośrednio to jest. To czasami może dotyczyć kogoś. Tam załóżmy, usłyszeliśmy jakąś wieść, że jakiś człowiek zrobił tam przeciwko drugiemu człowiekowi coś złego i my wtedy gniew nas ogarnia. Ale zobaczcie, cały czas to wszystko wokół człowieka się kręci. A więc tak jak mówię, albo ktoś nas umniejsza, uniża, a my chcemy być lepsi i postrzegani jako ktoś więcej, albo widzimy kogoś, kto się wynosi za wysoko i też nas to gniewa. I teraz zobaczcie, jeśli mówimy o gniewie człowieka, to te trzy sytuacje, ale czy można, jeśli spojrzymy na to, jak Bóg się gniewa i za co? Bo wiecie, my, ja bym powiedział tak, nasza pozycja i to, jak siebie widzimy, nie ma znaczenia tak naprawdę w oczach Boga. To my chcemy być lepsi, postrzegani jako ktoś bardziej ważny, albo innych chcemy widzieć gdzieś tam niżej. Natomiast Bóg jest Bogiem, On jest ponad tym wszystkim. A więc Bóg, jeśli się gniewa, to zawsze słusznie, bo nie ma tam... Boga nie można uczynić mniejszym, chociaż wielu ludzi próbuje, ale to nie działa. Natomiast my, jako ludzie żyjący jako grzesznicy, nigdy nie mamy powodów do tego tak naprawdę, żeby uważać siebie za kogoś lepszego albo uważać kogoś za kogoś gorszego. To tylko nasze cielesne jakieś ambicje powodują, że my się właśnie stawiamy wyżej czy innych niżej i tak dalej. I wiecie, to jest, ja bym takiego porównania użył. Człowiek to jest jak woda, którą chcemy, no słuchajcie, mamy wodę, nie wiem, wiadro wody i tym wiadrem wody chcemy utopić drugie wiadro wody. Co się stanie? Woda z wodą wymieszają się i nic z tego nie ma. Albo ogień. Mamy ogień i tym ogniem chcemy ugasić drugi ogień. No nic z tego nie będzie, będzie jeszcze większy ogień. I tak jest z gniewem człowieka. My swoim gniewem jakby atakujemy drugiego człowieka i tak naprawdę tylko to się wymiesza i się zrobi więcej jeszcze. Jeśli my jak ogień chcemy tym ogniem gasić drugi ogień, to będzie jeszcze większy ogień. Natomiast Boży ogień czy Boża woda jest zawsze sprawiedliwy, Bóg jest zawsze sprawiedliwy, Bóg jest święty, Bóg się nie myli. My jesteśmy tacy sami jak ta woda, jak ten ogień drugi, na który się gniewamy, jak ten drugi człowiek. My się gniewamy, my, grzeszni ludzie, gniewamy się nad innych grzesznych ludzi. I jaka różnica w tym? Jest to samo. Tak naprawdę zwarły się ze sobą dwie natury, które są grzeszne. Nic dobrego z tego nie ma. Ale jeśli patrzymy na Pana Jezusa, bo zawsze trzeba patrzeć na Pana Jezusa, ktoś powie, no Pan Jezus się gniewał, bo tam ze świątyni wygonił i tak dalej. Ale Jego gniew w tej sytuacji był słuszny, sprawiedliwy i On nie był, że tak powiem, podobny do tych, na których się gniewał. Natomiast my gniewamy się na ludzi takich jak my. I oni tacy sami gniewają się na nas. Bóg jest święty, Jezus nie miał grzechu, a więc Jego gniew tutaj był całkiem inna sytuacja. Po prostu Bóg, czy Pan Jezus, naprzeciw grzechu, naprzeciw zła, niesprawiedliwości, fałszu, obłudy i tak dalej. Pan Jezus zawsze jest czysty, w każdej sytuacji, my nie. Popatrzcie, kiedy otwórzmy Ewangelię, Łukasza, Ewangelia Łukasza i rozdział 12. Ewangelia Łukasza 12 i 13, 14 wersety.
Do Pana Jezusa przyszedł człowiek i czytamy, że ktoś z tłumu do Niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Jak to się ma do gniewu? Myślę, że tam konflikt był poważny między tymi braćmi. I wiecie, jak człowiek robi coś takiego, że na przykład zabiera dziedzictwo swojemu bratu, to jakieś tam ma do tego argumenty. Może ten brat się, nie wiem, nie zajmował rodzicami i tak dalej. Ludzie mają różne argumenty. Nieważne. Był konflikt, był gniew między nimi. I taki człowiek przychodzi do Pana Jezusa i próbuje Jego wciągnąć w tą sytuację. My robimy dokładnie to samo. Przychodzimy do Pana Jezusa z naszymi problemami, pretensjami do kogoś i mówimy: Panie Jezu, objaw swoją sprawiedliwość, bo to. Oczywiście Bóg nas zachęca, żeby przynosić. Pan Jezus mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy ze swoimi ciężarami, ze swoimi problemami, a ja dam wam ukojenie, pokój. A więc Jezus chce być pomocą w różnych konfliktach naszych. Ale tu jest troszkę inaczej. Ten człowiek chciał, żeby Jezus stanął po jego stronie z automatu. On uważał, że ma rację, że on jest prawy i że on tutaj nie ma dla siebie, on do siebie nie ma żadnych zarzutów, on jest w porządku. Więc jeśli my chcemy Jezusa wciągnąć w nasze widzenie rozwiązania tej sprawy, oczywiście ten człowiek już wiedział, jak Jezus powinien jemu pomóc, w jaki sposób powiedzieć, jaka decyzja powinna być, jak ta pomoc ma wyglądać. I właśnie dlatego przytaczam ten fragment, żebyśmy zobaczyli, że jeśli w sytuacji konfliktu czy gniewu próbujemy Boga wciągać, żeby stanął po naszej stronie, to On tego nie uczyni. On stanie po naszej stronie, jeśli my powiemy: niech się Twoja wola dzieje. Zobaczcie, Jezus, kiedy był w Getsemane, też próbował wołać do Ojca, żeby Ojciec stanął po Jego stronie, bo modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz to ode mnie. A więc jako człowiek też chciał, żeby Bóg stanął po Jego stronie. Ale też z drugiej strony, będąc Synem Bożym, wiedział, że nie ma innej możliwości. Dlatego w końcu powiedział: Ojcze, niech Twoja wola się dzieje. I co? Czy to, że Ojciec pozwolił, żeby On poszedł na krzyż, żeby był poniżany, bity i żeby Go w końcu zabili, to znaczy, że Ojciec nie był po Jego stronie? Był cały czas po Jego stronie. Dlatego Jezus zmartwychwstał. Dlatego śmierć nie miała nad Nim władzy. I dlatego zwycięstwo było możliwe, że Jezus zdał się całkowicie na swojego Ojca. Zaufał Ojcu. I w naszych konfliktach, gniewie i tak dalej, to nie o to chodzi, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie, zobacz, ja jestem czysty, a on czy tam ktoś inny jest przeciwko i tak dalej. Ja nie mam sobie nic. Wiecie, ile razy ja to słyszałem? Sam tak mówiłem. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. To jest argument, który ma zamykać wszelkie dyskusje i tak dalej. A ja powiem komuś, kto tak mówi, co ja jemu bym miał do zarzucenia i myślę, że co Bóg ma przeciwko takiemu człowiekowi. A choćby to, że się gniewasz, że się uważasz za sprawiedliwego. To jest to, co Bóg ma przeciwko tobie. Bo my w takich sytuacjach, tak jak czytamy, gniew nie czyni tego, co dobre. Zobaczcie, Pan Jezus nie wykorzystał mocy, którą miał. Nie wykorzystał tego, że jest Bożym Synem przeciwko tym, którzy w gniewie i złości na Niego, po Niego przyszli, aresztowali Go i potem Go ukrzyżowali. Nie wykorzystał tego. Zdał się całkowicie na Ojca. I ja wiem, że to nie jest łatwe, bo człowiek w emocjach, w gniewie nie myśli o racjonalnie, nie myśli o tym, co Boże, tylko szuka swego. Tylko szuka tego, co, żeby moje było na wierzchu, żebym ja był tutaj prawy i żebym ja był w porządku w tym wszystkim. Ja bym wygrał, żebym ja był zwycięzcą. A tutaj chodzi o to, żeby nauczyć, Bóg nas tak prowadzi, żeby nas nauczyć
żeby w naszej świadomości było coś takiego, że ty nie masz prawa. I to jest bez sensu, kiedy my chcemy zwyciężać. Jezus jest zwycięzcą. Tylko On jest zwycięzcą. Jeśli zaufamy Jezusowi i w Jego zwycięstwo będziemy, na Jego zwycięstwo będziemy patrzeć, to wtedy Jego zwycięstwo stanie się też i naszym zwycięstwem. Ale już nie będzie chodziło o to, czy Panu Jezusowi chodziło zmartwychwstając, czy Jemu chodziło o to, żeby jak zmartwychwstanę, to zrobię porządek z tymi, którzy mnie tak potraktowali. Czy Pan Jezus miał w głowie w ogóle taką myśl? Czy potem kiedykolwiek rozliczał kogoś z tych, którzy jego gwoździe mu przybili, którzy go bili, śmiali się z niego? Czy gdziekolwiek w Ewangelii na końcu, tam gdzie jest koniec, jak Pan Jezus zmartwychwstał, czy na początku Dziejów Apostolskich, gdziekolwiek widzimy, że Pan Jezus, kiedy zatriumfował, odezwał się i wspomniał coś, że a z tymi to ja tam mam swoje do załatwienia, ja z nimi zrobię porządek. Nie, nie. Natomiast nasze myślenie jest takie, żeby my sobie wyobrażamy zwycięstwo w ten sposób, że zwycięstwo to znaczy, że ja będę wywyższony, a drugi będzie poniżony. I wtedy już przegraliśmy. Nie będzie zwycięstwa, nie będzie Jezusa po naszej stronie, nie będzie Bożego działania dla nas, jeśli tak to widzimy. Bo jeśli widzimy tylko, że ja chcę być zwycięzcą w sytuacji jakiejkolwiek, ale tak jak Chrystus, to wtedy Bóg będzie z nami. I gniew, owszem, on może być, ale co my robimy dalej? Czy robimy tak jak Pan Jezus? Czy raczej według ciała? Słuchajcie, no w świecie to już nieraz słyszeliśmy, nigdy nie wybaczę, albo ja nie ustąpię, bo ja nic złego nie zrobiłem. To ja zawsze mówię, jeśli ty uważasz, że nie ustąpisz, bo ty nic złego nie zrobiłeś, no to popatrz na Pana Jezusa. On nic złego nie zrobił, ale ustąpił. I dlatego zwyciężył. I na tym polega zwycięstwo, żeby ustąpić, żeby odejść, żeby zostawić, nie mścić się i tak dalej. I wtedy dopiero Bóg może działać. Bo w innym miejscu czytamy, już może nie będziemy otwierać, nie mścijcie się sami, ale zostawcie to gniewowi Bożemu. Dopóki człowiek sam zajmuje się dochodzeniem prawdy, obroną swojej godności, swojego dobrego imienia, to tylko ruiny zostawia dookoła. Bo walczy według ciała i o to, co jest cielesne. A mamy przykład w Panu Jezusie. On nigdy tego nie robił i wtedy, kiedy Go tak potraktowano, a też kiedy zmartwychwstał. Nie zajmował się tymi ludźmi. Wielu z tych ludzi uwierzyło właśnie dzięki temu, że zobaczyli, na czym polega Boża miłość. Dotarło do nich i zrozumieli, że to już przy śmierci Pana Jezusa czytamy, że tam niektórzy byli, że zaprawdę ten był Synem Bożym. Bo zobaczyli, jak Jezus umierał i co się działo. A więc jeśli w nas nie umrze to, co jest cielesne, to, co jest z ciała, nie umrze to, co jest ze starej natury, nie nauczymy się panować nad tym gniewem i ciągle będziemy bronić siebie. Pan Jezus daje nam wspaniały przykład. I wiecie co, z czym my mamy problem? Jeśli już wiemy, że to jest złe, że gniew jest zły, że trzeba coś zrobić, żeby to się zmieniło. Dla nas problemem jest nawet nie tyle sam gniew, co wyobrażenie tego, że no to jak, czyli jeśli ja się mam, nie mam się gniewać, to mam się pojednać z bratem, siostrą, mam się pojednać z rodziną, czy tam z kimś w pracy. To jest dla nas najgorsze. Nawet nie sam gniew, bo on też nam jest źle z tym, bo nas to tam męczy. Każdy z nas, kto żył w gniewie jakiś czas, wie, jak źle jest z tym gniewem. Po pierwszych emocjach, potem tu się taka gula robi jakaś, tak nas tam ugniata i ciśnie i tak ciężko jest. I spać czasem nie można, bo przyłożymy głowę do poduszki, a tam film jest. I pokazuje nam, jak to będzie wyglądać, a co jeszcze. To jest ciężkie, ale najtrudniejsze dla nas jest zrobić porządek. I czym więcej się nakrzyczało, czym więcej się emocji wyzwoliło, czym więcej poszło złych słów, tym trudniej potem jest stanąć przed drugim człowiekiem
i powiedzieć: wybacz, to nie było dobre. Wiecie, a tym bardziej jest jeszcze trudniej stanąć przed drugim człowiekiem, kiedy się ma rację. Kiedy naprawdę jest się niewinnym, a jednak stanąć przed drugim człowiekiem i powiedzieć: wybacz. Wiecie, widziałem takie sytuacje i to jest coś pięknego. Zdarzyło mi się też w ten sposób. Wiecie, każdy, kto żyje w małżeństwie, to wie, jakie są konflikty między mężem a żoną. Jak czasami, nie będąc nawet niczego winnym, trzeba iść przeprosić. I to jest piękne, i to jest cenne. Jest to trudne. Ale ja wiem, że jeśli już podejmiemy decyzję, idę, przeproszę z całego serca kogoś, kto mnie skrzywdził. Ja jemu nic złego nie zrobiłem. Ale idę i to zrobię. Wiecie, że Bóg wtedy daje pokój do serca, daje siły, daje już ten strach i ta duma własna i poczucie tej swojej godności urażonej znika, ale miłość do tego, żeby był pokój, jest tutaj najważniejsza. A Pan Jezus powiedział: błogosławieni pokój czyniący. Błogosławieni pokój czyniący. A więc wszystko to, co wypływa z gniewu, przynosi zło, a to, co wypływa z naśladowania Pana Jezusa, daje pokój i zwycięstwo. Otwórzmy Księgę Jonasza. Jonasz, ostatnie wersety. Jonasz, 4 rozdział. Wiemy, że Bóg wysłał Jonasza do Niniwy. Tam miał głosić im upamiętanie. Nie chciał tego zrobić. Potem tam jest historia z tą wielką rybą, gdzie Jonasz 3 dni był we wnętrzościach tej ryby. I w końcu zrozumiał, Bóg go jakby przemógł, poszedł do Niniwy, głosił im sąd Boży. Niniwa pokutowała i usłuchali. Ale zanim to się stało, oczywiście Jonasz poszedł, powiedział i potem wyszedł z miasta, siadł sobie tam gdzieś na jakiejś górce i patrzył z góry i czekał, co będzie. Czytamy o tym, że wyrósł tam piękny, rycynowy taki krzew, gdzie dawał cień. I Jonasz siedział w cieniu tego krzewu i wiecie, odetchnął, bo miał do spełnienia Boże zadanie. Bóg mu powierzył pewną misję. Idź i mów. Przeżył niezwykłe wydarzenia, różne dziwne historie, no ale w końcu wypełnił Bożą wolę. I wiecie, jak człowiek ma do wypełnienia Bożą wolę, taką trudną, ciężką, której by chciał uniknąć. O, ile razy takie sytuacje są, że wiemy, że trzeba iść do kogoś i z kimś porozmawiać i powiedzieć mu coś, a to jest takie trudne, bo się boimy, co będzie. Ale jak już to zrobimy, to tak... I teraz tak siedzimy i czekamy, co się będzie działo dalej. I Jonasz tak samo. Siedział pod tym krzewem rycynowym, i było mu tam dobrze, zrobił wszystko, co trzeba, już odetchnął. Teraz tylko będzie obserwatorem. Już nie, ale kiedy Bóg spowodował to, że czytamy 7, lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło w głowę Jonasza, także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. W ogóle widzimy, że Jonasz to chyba był taki trochę jak apostoł Piotr, taki człowiek skrajności, emocjonalny i zawsze tak przerysowywał coś i dramatyzował. Ale zobaczcie, zniknął cień i gniewał się. No, może nie na Boga, na sytuację. Wiecie, my też nie gniewamy się na Boga. No bo się boimy gniewać na Boga. Gniewamy się na sytuację. No ale tak naprawdę to kto dopuścił, że ta sytuacja jest? Kto sprawił? Kto dał okoliczności takie, które nas spotkały? To Bóg przecież kieruje naszym życiem, uczy nas przez takie sytuacje. Ile razy ja, kiedy z żoną nam się nie układało, kiedy nie potrafiliśmy się dogadać, gniewałem się na nią, ona na mnie. Ale wiecie, co nas sprowadzało na, że tak powiem, do parteru i uspokajało?
to, że Bóg nas połączył. A więc skoro Bóg tak zrobił, to znaczy, że wiedział, co robi. Skoro jesteśmy razem z woli Bożej, skoro jesteśmy mężem i żoną z woli Bożej, a tego byliśmy pewni i nigdy w to nie wątpiliśmy, to znaczy, że Bóg się nie myli. Więc dlaczego ja się gniewam na tą żonę, którą mi dał, albo ona się gniewa na męża swojego? No to problem jest między nami, a nie u Boga. To my coś mamy do zrobienia. A Bóg czyni czasem takie sytuacje, że przychodzi robak, który tam coś podgryza w naszym życiu, po to, żeby coś ujawnić, żeby coś wyszło. Żeby, wiecie, człowiek jak jest otoczony różnymi sytuacjami dobrymi, wszystko fajnie się toczy, wszystko jest pięknie, nie wiemy nawet, co jest w jego sercu. Ale to tak jak w tej historyjce o tym, jak pastor malował płot, nie, przybijał gwoździe do płotu, robił sztachety, płot robił. I przyszedł taki chłopczyk i stoi i patrzy. On mówi, co chłopczyku, chcesz się nauczyć, jak się gwoździe przybija? Mówi, nie, chcę posłuchać, co pastor będzie mówił, jak się uderzy młotkiem w palec. No i to tak Bóg pozwala na takie sytuacje, że się uderzymy tym młotkiem. Jakie słowa wtedy wyjdą? Przychodzą sytuacje, że dostajemy tym młotkiem w głowę nieraz. I co wtedy mówimy? Jak patrzymy na to, tego, który to zrobił, albo na sytuację, albo na samego Boga? A tutaj czytamy o Jonaszu właśnie. Dostał tym młotkiem po głowie. Bóg chciał i z Jonaszem coś zrobić dobrego. Nie tylko z Niniwą. Zobaczcie, tam było ileś tam tysięcy ludzi i Bogu zależało na tych, żeby oni nie zginęli, żeby nie zostali potępieni. Wysyła Jonasza. Ale Bogu też zależy na tym Jonaszu. Bóg chce, żeby i on się upamiętał. Bóg chce, żeby i on czegoś się nauczył, bo do tej pory to wszystko, co zrobił Jonasz, nie zrobił z przekonania i z serca. On to wszystko zrobił dlatego, że Bóg go przymusił. Że Bóg go tam cały czas, on w tą stronę, to Bóg go z powrotem. On tu, to Bóg go tu. Także Jonasz wykonał Bożą wolę, ale nie wypływało to z serca, z miłości do tych ludzi. Bóg chciał mu pokazać, co to znaczy miłość do ginących ludzi. A więc tu nie tylko mieszkańcy Niniwy czegoś się mieli nauczyć i coś zrozumieć, ale też Jonasz, Boży sługa, prorok wybrany, z tylu tysięcy ludzi w Izraelu Bóg wybrał takiego Jonasza, jednego. A może inny by poszedł i zrobił wszystko jak trzeba i nie byłoby problemu. Ale nie, Bóg chciał też i Jonasza czegoś nauczyć. I my jesteśmy takimi Jonaszami często. Idziemy za Bogiem, wykonujemy Bożą wolę posłusznie, bo tak trzeba. Ale Bóg nie takich chce mieć sług. Bóg chce mieć takich, którzy będą z Nim razem myśleć tak samo jak On, widzieć świat tak samo jak On, kochać ludzi tak samo jak On. A nie, bo tak trzeba, bo taki jest nakaz, bo taki zakon i trzeba to zrobić. A więc Bóg mówi do Jonasza, czy to słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? I wiecie, co odpowiedział Jonasz? Właśnie zagniewany, emocje? Słusznie jestem zagniewany. Tak. I to na śmierć. Zobaczcie, jaki wzburzony. Ale dlaczego tak to nagle wybuchło? Z powodu takiej błahostki. Jakiś tam cień zniknął. Nie ma cienia i problem wielki. Wiecie, ile razy my robimy tragedię z jakichś bzdur, z jakichś drobnych rzeczy. Bo dlaczego? Bo dla nas pewne rzeczy mają niezwykłą wartość. Są dla nas niezwykle ważne. A najważniejsze, najbardziej cenne w naszym życiu to co jest? Nasze ja. To jest to. To nasze ja. To jest dla nas skarb największy, najważniejszy, więcej niż złoto całego świata. Dlatego Bóg chce, żeby to ja umarło. Bo jeśli takie ogromne ja pastora Adama poszłoby do nieba, stanęłoby przed Bogiem, to co by było? No nie, Bóg jest święty, nie ostałbym się tam. Dlatego to nasze ja jest cały czas, ma powolutku, na różne sposoby, w różnych sytuacjach. I ten Boży młotek od czasu do czasu tam gdzieś buch. I wtedy wychodzi reakcja.
tak jak tu Jonasz, zobaczcie, i mówi, słusznie jestem zagniewany, słusznie, tak, dobrze robię. No mam powody, no był cień, nie ma cienia, więc jest powód do złości, no jest, do gniewu. I to na śmierć, to nie są żarty, to nie jest prosta sprawa. Jonasz to tak bardzo przeżywał, że nawet do tego stopnia, wiesz, wiecie, o taką bzdurę, taką słabą, błahą rzecz użył tak wielkich słów. Mówiąc, i to na śmierć jestem zagniewany. A więc tak jakby powiedział, że nie ma nic ważniejszego w tym momencie niż ten mój gniew. Do śmierci będę się gniewał. I po śmierci też. A Bóg patrzy na takiego Jonasza i tak mówi, ty żałujesz krzewu rycynowego. Ty się zajmujesz takimi rzeczami jak cień, a tam ludzie giną. Ty się kłócisz z bratem, gniewasz się o to, o tamto, a tam ludzie giną. Ty się nie potrafisz ze swoim mężem, z żoną pojednać o coś tam, tak ważnego dla ciebie, bo źle coś, bo ten powiedział, o tamta źle zrobiła i tak dalej. A ludzie giną. I sam giniesz. I tak naprawdę sam giniesz, bo skoro Jonasz powiedział, będę ten gniew aż do śmierci trzymał w sobie, aż na śmierć, to ty też zginiesz. I Bóg mu pokazuje, zobacz, a ja miałbym, ty żałujesz cienia, jakiejś rośliny, krzewu, a ja nie miałbym żałować Niniwy i tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co dobre, a złe. Nawet o bydlątkach Pan powiedział coś, że i jeszcze ponadto wiele bydła. Dziwne, nie? Jak dla Boga to jest ważne. Ludzie wokół nas nie umiał rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, tym, co jest dobre, a co złe. Czy my umiemy rozróżnić? No, chrześcijanie uważają, że tak. My umiemy rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Skoro umiemy, to skąd konflikty w Kościele? Skąd konflikty i problemy między wierzącymi małżonkami? Skąd konflikty i problemy między bratem a siostrą? Uważamy, że znamy prawdę. Ale czy znamy prawdę o sobie? Czy jesteśmy gotowi przyjąć prawdę o sobie? Czy jesteśmy w stanie przyjąć to, co Bóg czyni w naszym życiu, jakieś przeciwności, ból, cierpienie? Wiele razy o tym mówiłem i dzisiaj też powiem, że jeśli Bóg mówi do nas przez swoje słowo, jest tu napisane to, to i inne wiele wersetów, cała Biblia, setki tysięcy prawd i mądrych rzeczy. Jeśli to do nas nie przemawia, to Bóg mówi przez brata, przez siostrę, przez człowieka nam bliskiego, który mówi, nie rób tego, to jest złe, nie bądź taki, zmień to, wołaj do Jezusa, pokutuj, pokajaj się. Jeśli to nie przemawia, no to jak trzeba przemówić? No to wtedy jest młotek potrzebny, żeby coś tam zabolało, żeby pojawił się ból. Wiecie, człowiek zapamiętuje ból. Ci, którzy doświadczyli bólu, niedawno rozmawiałem z kimś, kto opowiadał mi, jak problemy z zębami i tak dalej, 15 lat temu. 15 lat temu ktoś miał problemy z zębami, a w tym czasie był w Egipcie i tam nie wiedział, co zrobić. To wiecie co? On po 15 latach pamięta ten ból. I co go to nauczyło? To, że trzeba dbać o zęby, że ten ból coś sygnalizuje. On jadąc do Egiptu już wiedział, że coś tam się dzieje, ale zlekceważył to sobie. A, wezmę jakąś tam tabletkę i będzie dobrze. A potem cały wyjazd miał zepsuty, bo był ból. A więc widzimy, że ból jest środkiem ostatecznym, przez który i Bóg do nas przemawia, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy coś zrozumieli. I tutaj, tak jak mówimy na temat gniewu, to gniew jest właśnie tym, co czyni wiele szkody w życiu Kościoła, w życiu rodzin, w społecznościach, gdziekolwiek, nawet w całych państwach, w całych krajach. Kiedy narody gniewają się na siebie, widzimy, do czego prowadzi gniew, wojna. Jeden drugiego jest gotów zabić, dlatego że się gniewa, bo on uważa, że mój sposób życia jest lepszy. Moje widzenie i rozumienie świata jest lepsze. Mój Bóg jest lepszy. Wiecie, jak
nieraz czytam, prawie zawsze reaguję, jak możliwość jest komentowania, to czytam czasami, że ktoś tam coś pisze o historii. A chrześcijanie spalili Bibliotekę Aleksandryjską, zamordowali tam jakiegoś filozofa, a podpalili tam jakieś coś tam, a napadli na jakiś kraj, pomordowali ludzi, chrześcijanie, nie? To nie są chrześcijanie. Jeśli ktoś robi takie rzeczy, nie jest chrześcijaninem. Ale tak ludzie myślą. I teraz zobaczcie, jaka jest nasza rola jako Bożych dzieci? Pokazać światu, co to jest chrześcijaństwo. Jak wygląda chrześcijanin, jak żyje, jaką postawę prezentuje. I jaką moc ma naśladowanie Chrystusa. Jaką moc ma Jezus do tej pory, i że Jezus żyje. Bo ludzie o tym nie wiedzą. W Polsce żyje miliony ludzi, którzy nigdy w życiu nie spotkali chrześcijanina. Ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami, ale nigdy w życiu nie spotkali wierzącego człowieka. Nigdy w życiu nie rozmawiali z człowiekiem, który poznał zbawienie i rozumie Boże Słowo i jest Bożym dzieckiem. Narodził się na nowo. Miliony ludzi w Polsce nigdy kogoś takiego nie spotkało. Nie miało okazji z nim porozmawiać. A my zajmujemy się czasami takimi drobnymi rzeczami. I gotowi jesteśmy bronić tego krzewu rycynowego do śmierci. Nie oddam, moje, nie ustąpię. Smutne, ale tak czasem jest. Ja mam nadzieję, że wiecie, ja tu mówię to słowo nie po to, żeby w kogokolwiek celować i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego to słowo przyszło. Nawet powiem wam, w jakich okolicznościach ono przyszło. Siedziałem w wannie, kąpałem się, myślałem o całkiem czymś innym. I nagle buch, myśl, gniew. I dalej się zaczęło lać jak wodospad. Także ja wiem, że to jest od Ducha Świętego. To nie było planowane, ja miałem całkiem inny temat. Słuchajcie, tu mam notatki na inne kazanie. Miało być o czymś innym, nie wiem. Bóg tak prowadzi. A poza tym wiem, że gniew jest elementem naszego życia, naszej natury i musimy się nauczyć, co to jest, jak to się dzieje, jak diabeł też to wykorzystuje. O tym też by można dużo mówić, bo człowiek w emocjach blokuje się na Ducha Świętego, ale otwiera się na szatana. Człowiek w emocjach nie przyjmuje Bożego Słowa, tak jak Kain nie przyjął bezpośrednio z Bożych ust ostrzeżenia. Kain nie przyjął. Zobaczcie, bezpośrednio od Boga usłyszał. A jednak nie przyjął. A więc tak to jest. Dlatego mówię, że to jest potężna siła, która niszczy nas i wszystko dookoła. Otwórzmy jeszcze Efezjan, 4 rozdział. Nie sposób mówić na temat gniewu i nie dotknąć tego miejsca, tych wersetów. List apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział. Wiemy, znamy wszyscy. Od 25 do 32. Dość taki długi fragment, no, może temat na osobne kazanie, ale tu jest co nieco o gniewie. Chciałbym tutaj się skupić nad tym. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. To jest pierwsza ważna prawda, która, zanim będziemy mówić o gniewie, coś nam mówi. Jesteśmy jedno jako ciało Jezusa Chrystusa. I wiecie co? Gdybym teraz tą dłoń tak zwinął w pięść, zdjął okulary i przywalił sobie w prawe oko z całej siły swoją własną dłonią, ręką, to byście popatrzeli, no głupi. Sam sobie krzywdę zrobił, sam przeciwko sobie. No ale my tak robimy. Brat, siostra, jesteśmy jednym ciałem. Jest to ciało Pana Jezusa Chrystusa. My czasami tak robimy. Przeciwko własnemu ciału jakieś tam rzeczy czynimy. Owszem, jeśli coś w tym ciele jest chore, to Bóg też to usuwa. Wiemy, że w Kościele zdarzają się sytuacje, że
że są jakieś podziały, w innym miejscu jest napisane, że muszą być podziały, aby się okazało, kto jest prawdziwy. I tak samo jest w naszym życiu. Jeśli coś jest w naszym ciele chore, to się to usuwa. Czy to ząb, czy to jakiś guz, jakiś rak. Usuwa się to. Bo taka jest kolej rzeczy, to jest normalne. Ale niech to zrobi specjalista, a nie my. Bóg jest specjalistą. Tak jak my nie idziemy do sąsiada, który jest wygadany i zna się na wszystkim, umie naprawić pralkę, samochód i bramę i tam inne rzeczy umie, wszystko naprawić. No to mamy ząb do usunięcia i co, idziemy do sąsiada? Przecież on się zna na wszystkim. No nie, idziemy do specjalisty. Bóg jest specjalistą od, że tak powiem, operacji na ciele Chrystusowym, na Kościele. Więc to niech On sam usuwa to czy to. Są sytuacje, gdzie wszystko się samo gdzieś rozejdzie. Tu przed nabożeństwem brat mi opowiedział, jak był problem, modlili się, co robić i tak dalej. I prowadzący brat powiedział, słuchajcie, pomodlimy się, będziemy się modlić, żeby Bóg dał mądrość, żeby Bóg to wszystko rozwiązał. Rano już nie było problemu. Ci ludzie, którzy byli problemem, sami odeszli. Także Bóg chce oczyszczać swoje ciało i tak dalej. No więc ważne jest, pamiętajmy o tym, że jesteśmy ciałem razem, jednością. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. O, to jest ulubiony werset gniewnych ludzi. Że nie, jest w porządku. Nie, aż tak się nie gniewam. Nie, to nie ma problemu. Ale dalej jest napisane, nie dawajcie diabłu przystępu. To jest bardzo ważne. Człowiek, który trzyma swój gniew, daje diabłu dostęp do swojego serca. I dalej czytamy, ktoś powie, może to nie ma związku, ale kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Wymienione jest tu wiele rzeczy, ale nie jest napisane, no czekajcie, aż Bóg zabierze. Wiecie, ile razy ja się modliłem, kiedy miałem złość i gniew na pewnego brata przez wiele lat. Modliłem się, Panie, zabierz to ode mnie. Wychodziłem do przodu, tam jacyś goście przyjeżdżali z całego świata, kładli na mnie ręce i modlili się, żeby Bóg wysłuchał mojej modlitwy, żeby Bóg zabrał ode mnie gniew i złość. No, nic nie dawało to, nic się nie działo. Dlaczego? Bo ja myślałem, że to tak, o, to jest moje, bo gniew jest mój, złość jest moja, a Bóg mi to przyjdzie i wyrwie. No, ale wiecie co, my tak naprawdę chcemy się gniewać. Kochamy to. Ilu ludzi, sens swojego życia wokół gniewu cały, i to im daje siłę do tego, żeby funkcjonować. Gdyby tak nie było, rzeczywiście byśmy byli uwolnieni. Ale ta stara natura jest taka silna. Bo wtedy ja jestem w swoich oczach sprawiedliwy i ja mam rację i ten drugi jest gorszy. To ja jestem ten lepszy. I dopóki nie umarło moje ja, dopóki nie doświadczyłem mocy krzyża, dopóki na krzyżu nie zginęło to moje ego, to nie potrafiłem temu bratu ani wybaczyć, ani z nim się spotkać, ani z nim przebywać i rozmawiać. Kiedy to się stało, wszystko zniknęło. A więc zobaczcie, to w nas jest problem. Gniew jest naszym problemem. I to jest najgorsze, że my usprawiedliwiamy swój gniew tym, że ktoś dla nas, przeciwko nam coś złego zrobił. Ilu ludzi w Kościele pogubiło się i odpadło całkowicie, dlatego że usprawiedliwiali swój gniew zachowaniem drugiego człowieka. Ja bym tak nie zrobił, gdyby on tak nie zrobił. No, to tak można powiedzieć, no gdyby Bóg tego robaka nie posłał, to ja bym nie miał problemu z gniewem. Czyli kto jest winny temu, że się gniewam? No Bóg.
No bo to Bóg sprawił, że ten robak tam podgryzł i nie ma cienia. No i on aż tak naprawdę gniewał się na Boga. Nie, on nie chciał tego powiedzieć, bo się bał, ale tak naprawdę Jonasz gniewał się na Boga. I człowiek, który jest w takiej sytuacji, że się gniewa na brata, to tak naprawdę gniewa się na Boga, że Bóg jego tutaj nie wywyższył, jego nie ochronił, jego nie pokazał jako świętego i sprawiedliwego, że on w takim świetle jest tutaj widziany. Tak naprawdę gniewamy się na Boga, że Bóg dopuścił. Nie chcemy tego powiedzieć. Boimy się tego powiedzieć. Bo jesteśmy święci. Jak to się nazywa? Jak się nazywa człowiek, który udaje kogoś bardziej świętego niż jest? Faryzeusz. Często jesteśmy faryzeuszami. I tu jest napisane, że od nas coś zależy. Nie, że spłynie z nieba coś, bach, i rano się obudzimy, już się nie gniewamy. Tu jest napisane, kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto się gniewa, niech przestanie. Ktoś powie, ja nie potrafię. No bo kochasz siebie samego bardziej niż brata. Jeśli kochasz siebie najbardziej ze wszystkich ludzi, jeśli jesteś dla siebie najważniejszy i na pierwszym miejscu, to nie będziesz potrafił wybaczyć. Bo to on pierwszy niech wyciągnie rękę, niech on pierwszy zrobi. To nie tak jest w Bożym Królestwie. Pan Jezus nie czekał, aż ludzie przyjdą do Niego, ci, którzy Go ukrzyżowali, powiedzą, Panie Jezu, wybacz. Nie, po prostu oddał i za nich życie. To nie jest tak, że mścił się na nich, mówiłem już o tym. I tu jest mowa o tym, jakie słowa z naszych ust wychodzą. Nieprzyzwoite to nie tylko wulgaryzmy. Nieprzyzwoite słowa to są też te, które ranią, tak jak tu czytamy. Ale słowo dobre, które może budować, a nie takie, które rani. Słowo, które może być, przynieść błogosławieństwo, być zbudowaniem dla tych, którzy słuchają. I nie zasmucajcie Ducha Bożego, Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Duch Święty jest zasmucony naszym gniewem, naszą złością, nieprzebaczeniem. Dalej jest mowa właśnie o goryczy, zapalczywości, gniew, krzyk i tak dalej. I na koniec najważniejsze, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Odpuszczajcie. Ile razy mieliśmy właśnie taką sytuację, że komuś trudno nam było wybaczyć, bo zranił nas, bardzo zabolało. Zapominamy o tym, co nam Bóg przebaczył. Przecież ta historia o tych dwóch sługach, dłużnikach, którzy jeden był winien tam jakieś miliony, a drugi tam parę tysięcy, nie? I temu Bóg darował, ten Pan, i tak, i temu darował ten dług, i temu darował dług. Ale ten, jak dorwał tego drugiego, co jemu coś był winien. No to jest klasyczny przykład. Oddaj, bo to moje. Czemu nie pójdziemy do Boga i powiemy, Boże, oddaj mi moje grzechy, bo to moje. Tego nie chcemy. Ale do drugiego człowieka o jakiś majątek, pieniądze, godność naszą i tak dalej. Oddaj, bo to moje. Ile razy ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś mnie tak traktował. Wierzący ludzie tak mówią. Ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś mnie tak o mnie mówił i tak dalej. Czy Pan Jezus kiedykolwiek wypowiedział takie słowa? Mówili o Nim straszne rzeczy. Nawet, że jest żarłok i pijak. I z cudzołożnicami tam gdzieś je i z celnikami się z najgorszymi i tak dalej. Mówili o Nim różne rzeczy. On nie udowadniał, że tak nie jest. Nie zależało Mu. Niech Ojciec będzie tym, który tutaj objawi swoją chwałę w Jego życiu. I tak się stało. Jeśli chcemy, żeby w naszym życiu objawiła się Boża chwała, żeby Bóg nas ukazał jako tych prawych, czystych, sprawiedliwych, zajmijmy się zbliżaniem się do Chrystusa, a nie udowadnianiem wszystkim, że jesteśmy właśnie tacy super i w ogóle. Bo z tego to potem tylko wychodzi wstyd i śmiech i nieraz dużo zamieszania niepotrzebnego, kiedy człowiek swojego ja broni przed innymi i udowadnia, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. To jest niezwykle ważne. Pan Jezus dał nam wzór i przykład. I ja wiem, że
to dzisiaj, co mówię o gniewie, jest dla nas tylko informacją i że kiedyś jeszcze może się zdarzą sytuacje, że zapomnimy o tym, co słyszeliśmy, bo taki jest człowiek. Ale pamiętajmy, Pan Jezus umarł za nasze grzechy, odpuścił nam wszystko, przebaczył nam, nie rozlicza nas z tego, nie przypomina nam naszej przeszłości. Uczmy się od Niego, aby też patrzeć na ludzi w ten sposób, bo gniew nie czyni nic dobrego w oczach Boga. Każda decyzja, która jest podjęta pod wpływem gniewu, nie przynosi nic dobrego. I teraz można powiedzieć, dobrze, no to jaka praktyczna rada dla nas? Powiem wam, że niewiele można zrobić w sytuacji, kiedy pojawi się gniew, jak tylko jedną rzecz. Nie robić nic. Jeśli jest gniew, to nie spotykaj się z tym człowiekiem, na którego się gniewasz, z którym jest konflikt. Nie dąż do wyjaśniania za wszelką cenę, kto tu ma rację, bo to jest najczęstszy błąd. Wiecie, jak się ci, którzy czasami mieli okazję spotkać się z małżeństwem, które jest skłócone, które krzyczy na siebie i nie mogą się dogadać, to wiecie, jak się zaczyna, oni w ogóle tak, wołają pastora, czy jakiegoś brata, który, czy siostrę i czego oczekują? Że jak ja przedstawię swoją wersję, to on stanie po mojej stronie. Tak jak tu wcześniej mówiliśmy o Panu Jezusie. Jak ja przedstawię Jezusowi, jak brat mnie potraktował, jak mnie skrzywdził, to Jezus stanie po mojej stronie. No ale słuchajcie, jeśli ja kiedyś się tak dałem nabrać, że tak powiem, na takie coś parę razy, że mówię, no dobrze, najpierw wysłucham jednej strony, potem wysłucham drugiej strony, to się wydaje takie właściwe i sprawiedliwe. I słuchajcie, wysłuchałem męża, jaka ta żona okropna, jak ona mogła, faktycznie ten biedny człowiek tutaj tyle wycierpiał, a ona na niego tak, dobrze, idę do żony, taki, ona mi przedstawia swoją stronę. Jaka ta kobieta biedna, jaki ten człowiek, jaki potwór, jaki zły. I co teraz? I co teraz? Każdy przedstawił swój punkt widzenia i ten jego gniew w jakiś sposób się wydaje usprawiedliwiony. I co ma teraz zrobić taki pastor? Wiecie co? Skupić się na Jezusie. Jesteście oboje Bożymi dziećmi. To jest jedyna sprawa, która was łączy, bo wszystko inne widzę was dzieli. I tu jest praca. Pokazać im Chrystusa. Pokazać im to, jaki był Jezus. I wtedy Duch Święty w nich zaczyna pracować. Bo jeśli my się bierzemy za naprawianie relacji między mężem a żoną i mówimy, no słuchaj, twojej winy jest 38%, a twojej reszta to wychodzi ile? 62%? No to zrodzimy nowe konflikty. A tak niektórzy robią, że ustalają, kto tu jest winny. To nic nie da. Czy Bóg, do którego przychodzimy z naszymi grzechami, On słucha nas, Boże, wybacz, no ukradłem, no ale, no wiesz, no bo to. Nie. Jeśli człowiek tak przychodzi do Boga i mówi, no Boże, ukradłem, no ale nie miałem pieniędzy, bo albo spodobało mi się coś, a chciałem to mieć i ukradłem, no to co Bóg, no to nie taki straszny ten grzech. Nie, grzech to grzech, ukradłeś. Jeśli przychodzimy do Boga i mówimy, nazywamy rzeczy po imieniu, to był grzech, gniew jest złem. To wtedy może Bóg coś uczyni w naszym życiu. Dopóki nie ma tam takiej postawy, że dopóki nie przestaniemy bronić swego ja, swojej godności, nic się nie zmieni. Na ile jesteśmy gotowi żyć dla innych niż dla siebie bardziej? Bardziej żyć dla innych niż dla siebie. Na ile jesteśmy gotowi, nawet jeśli mamy rację, ustąpić w imię pokoju, w imię miłości, w imię naśladowania Pana Jezusa, na ile ufamy Bogu, że jeśli tak zrobimy, to On wszystko dobrze uczyni. Wiecie, nam się często wydaje, że jak nie weźmiemy sprawy w swoje ręce i sami nie zaczniemy prostować tych różnych tam konfliktów, to Bóg nic nie zrobi. To tak jakbyśmy Bogu powiedzieli, że nie kochasz mnie, nie interesuje Cię moje życie, więc muszę się sam zająć naprawianiem tego wszystkiego. No, nawet weźmiemy Biblię i potrafimy otwierać wersety i komuś, zobacz, tu jest napisane, tak, musisz zrobić zakon.
z tego zwykle jeszcze większe rany są, jeszcze większe problemy. Dlatego widzimy, że to nie jest takie proste. Ludzkie emocje, nasze ja, nasze poczucie godności, to nie są proste sprawy. A więc jak Kościół ma funkcjonować? No w 100% trzeba zdać się na Pana Jezusa. Powierzyć Jemu swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i spracowani. Zobaczcie, dwa źródła naszych problemów. Nasza praca, ten mozuł na tym świecie, że to się zepsuło, nie ma pieniędzy, trzeba zarobić. To jest źródło naszego stresu i naszego bólu i obciążenia. Obciążenia to jest ciężar, który wynika z tego, że właśnie choćby gniewam się na kogoś, ktoś się na mnie gniewa, ja nie wiem dlaczego i nie rozumiem tego. To wszystko Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie z tym wszystkim. Zaufajcie mi, a ja wszystko dobrze uczynię. Także myślę, że coś zostanie w naszych sercach z tego słowa. Jest, tak jak mówię, temat trudny, bo tutaj upór człowieka i twardy kark jest niesamowicie silny. Tak jak Kain nie posłuchał Boga, tak i my często nie słuchamy. Potem już Kain wiedział, o co chodzi. Kiedy już zabił swojego brata, kiedy się stało, co się stało, kiedy Bóg mu mówił, jak ma żyć, co ma robić, przyjął to bez dyskusji. Bóg powiedział, idź i nie pozwolę, żeby cię ktokolwiek zabił, żeby ktokolwiek wywarł zemstę. Uwierzył w Bożą obietnicę. Dla Kaina też była Boża obietnica. Zobaczcie, to jest niesamowite. Bóg obiecał mu ochronę. Także to jest miłość, to jest wielka miłość. Ale kiedy Kain dopiero otworzył swoje serce? No kiedy zrobił to, co zrobił i było to straszne. Obyśmy my nie doświadczali zrozumienia jakiejś sytuacji dopiero wtedy, kiedy będą już straszne konsekwencje. Dlatego warto wcześniej zatrzymać gniew, zatrzymać emocje. I tak jak mówię, najlepiej nie robić nic. Najlepiej nie robić nic. Nie dolewać oliwy do ognia. Zostawić. Niech Bóg działa, niech Bóg uspokoi nasze serce. I wiem, że doświadczyłem tego wiele razy. Pan Jezus bardzo chce prostować nasze drogi, bardzo. I robi to. Tylko czy my Mu pozwalamy? Niech Pan Jezus czyni swoją wolę w naszym życiu, a wszystko będzie naprawdę wspaniale i będziemy zadziwieni tym, co On uczynił. Niech Jemu będzie chwała. Amen.